Cześć jestem Klaudia no i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz skład procentowy. Procent masowy pierwiastków chemicznych w chlorku wapnia. Stosunek masowy wapnia do chloru w chlorku wapnia wynosi 4 do 7. Czyli to jest wapń, a to jest chlor. I teraz tak. Zajmiemy się tutaj tym stosunkiem. 4 dodać 7 to 11. I teraz. 11 to jest całość. A całość w matematyce to jest 1, a 1 to 100%. Czyli 11 to 100%. I liczymy WAP, bo jest pierwszy. Tu mamy czwórkę. X. Proporcją na krzyż 11x to z tym w mnożeniu. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej. I otrzymujemy 36,4%. I teraz tak. Chlor. Możecie wyliczyć. W ten sam sposób lub w sposób prostszy i szybszy. Czyli od całości, od tych naszych 100% odejmiemy procent masowy wapnia. Ok, czyli tak to wygląda. Tutaj policzyliśmy procent wapnia, czyli CA, a tu mamy procent chloru. Okej, okay. to jest tyle, jeżeli chodzi o to zadanie, ale fajnie by było jeszcze zapisać w ogóle ten chlorek wapnia, jak on wygląda. Przypominam, że w związkach chemicznych zapisujemy od tyłu, czyli najpierw wapń, potem chlor. Wapń leży w drugiej grupie na układzie okresowym pierwiastków, patrzymy w pionie, czyli ma wartościowość 2. Chlor natomiast jest tutaj chlorkiem i trzeba zapamiętać, że chlorki mają wartościowość 1. Nie odczytujemy z układu, że to 17. Ok, czyli tutaj jedynki nie piszemy, a to wskakuje nam do chloru. I tak wygląda właśnie ten chlorek wapnia. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!